1795 roku za sprawą trzeciego rozbioru dokonanego przez naszych sąsiadów Polska zniknęła z map Europy i świata. Jeszcze wtedy nie wierzyliśmy, że potrwa to tak długo. Pomimo usilnych starań w celu jak najszybszego odbudowania państwa polskiego potrzebowaliśmy aż 123 lat, aby odzyskać niepodległość. Zanim do tego doszło, miały miejsce liczne próby odzyskania wolności. Chociaż Polski nie było na mapie Europy, Polacy czynili wysiłki, aby odzyskać wolność. Jan Henryk Dąbrowski utworzył legiony polskie we Włoszech. Nie zdołały one co prawda wyzwolić ojczyznę, ale walcząc u boku Napoleona przyczyniły się do utworzenia zalążka państwa polskiego, księstwa warszawskiego. Był rok 1807. Mniej więcej w tym okresie powstał Mazurek Dąbrowskiego, którego autorem był Józef Wybicki. Wersja pieśni, która stała się hymnem, nieco różni się od rękopisu Wybickiego, który rozpoczynał się od słów: jeszcze Polska nie umarła, kiedy my żyjemy, co nam obca moc wydarła, szablą odbijemy. 29 listopada 1830 roku wybucha powstanie listopadowe. Słabo przygotowana Polska po niespełna roku walk doświadcza klęski. Polacy, którzy brali udział w powstaniu, wielcy patrioci, są prześladowani, emigrują. Z dala od ojczyzny tęsknią za domem i za rodziną. Nigdy jednak nie poddaliśmy się. Nic nie było w stanie zabić naszego ducha narodowego. Pomimo klęski powstania listopadowego oraz kolejnego styczniowego, Polacy w końcu zyskali niepodległość. Zanim to nastąpiło, w roku 1914 wybuchła pierwsza wojna światowa i Stary Ład przestał istnieć. Po 4 latach walk w roku 1918 ze sprawą przekazania przez Radę Regencyjną zwierzchniej władzy nad wojskiem brygadierowi Józefowi Piłsudskiemu Polska odzyskała niepodległość. Należy pamiętać, że data 11 listopada jest umowna. Odzyskiwanie niepodległości było procesem stopniowym, o czym świadczy fakt ogłoszenia niepodległości państwa polskiego 7 października 1918 roku. Wracając jednak do umownej daty odzyskania niepodległości, czyli 11 listopada, warto wspomnieć słowa twórcy Legionów Polskich, Józefa Piłsudskiego, kierowane dzień później do swoich żołnierzy. Obejmuje nad wami komendę chwili, gdy serce w każdym Polaku bije silniej i żywiej. Gdy dzieci naszej ziemi ujrzały słońce swobody w całym jego blasku, z wami razem przeżywam wzruszenie tej godziny dziejowej. Z wami razem ślubuję życie i krew swoją poświęcić na rzecz dobra ojczyzny i szczęścia jej obywateli. Oprócz Piłsudskiego, znaczący wpływ na odzyskanie przez nasz kraj niepodległości oraz utrzymanie jej miało wielu ludzi. Wśród nich znajdują się Gabriel Narutowicz, Stanisław Wojciechowski i Ignacy Mościcki, prezydenci II Rzeczypospolitej, Ignacy Daszyński, premier tzw. rządu lubelskiego, Wincenty Witos, trzykrotny premier, Ignacy Paderewski, polski kompozytor i działacz niepodległościowy, a także Roman Dmowski, Kazimierz Sosnkowski oraz wielu innych. Potem jest w myślach blisko, pięknej ziemi nad Wisłą. Jej przystanie chodzimy, budujemy, bronimy. Polska, ojczyzna, kraina, która się w sercu zaczyna. Dzisiaj obchodzimy bardzo radosne święto. Odzyskanie przez Polskę niepodległości. O trudnej historii, walce i zwycięstwie możemy przeczytać na rozdanych ulotkach oraz porozmawiać na lekcji historii. W latach 1919-1936 rocznicę odzyskiwania niepodległości świętowano w Warszawie jako uroczystości o charakterze wojskowym. Niestety po wybuchu II wojny światowej podczas okupacji niemieckiej w latach 1939-1945 jawne świętowanie polskich świąt państwowych było niemożliwe. Pomimo zakończenia II wojny światowej świętowanie 11 listopada było niemożliwe również po wojnie, a to za sprawą przejęcia kontroli nad władzą w Polsce przez inny zbrodniczy system, komunizm.
Dopiero pod koniec lat 80., a dokładniej w roku 1989 święto wróciło do kalendarza i jest dniem wolnym od pracy i nauki. Świętowanie Dnia Niepodległości, jak i szeroko pojęty patriotyzm, nie muszą być smutne i patetyczne. Należy jednak pamiętać o zachowaniu szacunku wobec wszystkich bohaterów, którzy walczyli o to, żebyśmy mogli rozmawiać w języku polskim i cieszyć się wolnością. Wiersz przedstawiła Anna Czerwczak. Różewicz. Ojczyzna to kraj dzieciństwa, miejsce urodzenia. To jest ta mała, najbliższa ojczyzna. Miasto, miasteczko, wieś, ulica, dom, podwórko. Pierwsza miłość, las na horyzoncie, groby. W dzieciństwie poznaje się kwiaty, zioła, zwierzęta, pola, łąki, słowa, owoce. Ojczyzna się śmieje. Na początku ojczyzna jest blisko, na wyciągnięcie ręki. Dopiero później rośnie, krwawi, boli. W ostatnich latach patriotyzm się odradza, co można zauważyć w licznych piosenkach doceniających starania bohaterów i podkreślających miłość do ojczyzny, zarówno tej dużej Polski, jak i tej mniejszej, czyli tak zwany lokalny patriotyzm. Oto przykłady. Przepędziliśmy Sowietów, przepędziliśmy zarazę, która ruszy na Europę. Był to fragment piosenki elektrycznych gitar pod tytułem Cudo nad Wisłą. Utwór odnosi się do zwycięskiej bitwy warszawskiej. Obywatel GC, nie pytaj mnie o Polskę. Piosenka opowiada o Polsce jako kobiecie stosując personalizację. Dlaczego jestem z nią? Dlaczego z inną nie? Dlaczego myślę, że teraz dla mnie innych miejsc? Co ciągle widzę w niej? Dlaczego w innej nie? Dlaczego ciągle chcę? Ceną była śmierć, zawodność, smak. Choć nie miał czasu szmat, pamiętaj brak. Ceną była śmierć, życie oddał dziad. 33 dni chwały, nie przeliczając strat. Ceną była śmierć, zawodność. To było Hemp Groove w utworze 63 dni chwały, nawiązującym do powstania warszawskiego. Wolność, kocham i rozumiem. Wolność, oddać nie umiem. Wolność, kocham i rozumiem. Wolność. Tutaj tytuł mówi sam za siebie. Chłopcy z placu broni, wolność. Tak niewiele mam. Mogę stracić wszystko. Na koniec coś specjalnego. Utwór Walczyk z płyty Panny Wyklęte w wykonaniu absolwentów naszej szkoły. Nie ma nic w oczach gruzy, wojna, łzy. Nadal i nie ma, nie ma nic. W głowie wciąż strach i głos wciąż drży. Nie ma, nie ma nic. Na rękach krew, na ustach krzyk. Nie ma, nie ma nic. W sercu nie ma nic. A wokół nie ma, nie ma nic. Czytali uczniowie klasy drugiej A. Natalia Fit, Ola Gradowska, Monika Gajewska, Jan Chojnacki i Adam Skrzypczak. Nie ma, nie ma, nie ma nic. Na rękach krew, na ustach krzyk. Nie ma, nie ma, nie ma nic. W sercu nie ma nic.